No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Wczorajszy odcinek bardzo sympatyczny, więc dzisiaj oczywiście lecimy ze skrzynkami, które no wczoraj jednak pokazały, że są w stanie oddawać te gamma dopplery, te wiesz, butterfly'e. Więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Pierwsze otwarcie przyniosło nam glowsy, no potem niestety już tutaj nic ciekawego nie udało nam się dostać. Ale jeszcze trzy skrzynki przed nami, oczywiście przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz oczywiście na Discord, dołącz. No i już oczywiście kodu Croxy na CSGO skin się, jak oczywiście, oj, no i patrz, przegraliśmy w ostatnim wyścigu niestety. No a kodziku Croxy oczywiście używasz albo logując się z linku z opisu, albo oczywiście jako sam penaltym jesteś, no to klikasz tutaj magiczny zielony plusik, no i wpisujesz kodzik Croxy przez 2x, oczywiście skrzyneczka na start za free dla ciebie, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, przed każdą wpłatą możesz kodu użyć, no i oczywiście dla osób, które wpłacają z kodem Croxy, no to czekają te 3 takie ładne skiny, jak oczywiście uda ci się wygrać, no to instant dostaniesz powiadomienie z takim oto prezentem, no co oznacza oczywiście, że udało ci się wygrać. Im więcej oczywiście wpłacisz, no to większa szansa na wygraną. A ja bym szczerze, tak zupełnie szczerze, spróbował tą skrzynkę z Lotusem. Ja wiem, nie oddają mi gamma dopplery, a ja się pcham tutaj na szerokie wody, na Lotusa, ale jak tego nie zrobię, to nie przekonam się, czy będzie się to opłacać, czy nie. Będę trwił stary w tej niepewności, że kurczę, no mogłem chyba wbić jednak, mogłem zaryzykować i może by się akurat udało, tak? Ale no mówię, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Pamiętaj oczywiście, że najważniejsze jest to, żeby grać z rozwagą, bo skrzyneczka nie zawsze musi oddać. Ostatnio u mnie to jest taka kurczę sinusoida. Raz mi oddaje, raz zabiera, raz oddaje, zaraz zabiera. Potem dwa odcinki mi zabiera, potem jakieś dwa kolejne odcinki mi oddaje. No i tak to się żyje, tak? Zobaczmy jeszcze raz, dam tej skrzyni drugą szansę. 6 skrzynek, czyli moja ulubiona liczba tych skrzyni procentowych na battle. Rzucamy oczywiście bota i samo. No i zobaczmy, pierwsze otwarcie niestety pusto. No ja już dobrze wiem, jak tutaj te naklejki w tej skrzyni wyglądają. No trochę już się ich w życiu naoglądałem. Mamy gamma dopplera, który jest emeraldem 8300. No jest to jak najbardziej zwrot tej bitwy całej, no ale nie jest to skin, po który przyszliśmy, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. Mimo iż, no kurczę, no zwraca nam tą skrzynkę i chciałbym powiedzieć, że wow, kurczę, super mega się cieszę, ale biorąc pod uwagę, że ostatnia bitwa zabrała nam totalnie i tego Lotusa nie dostaliśmy, no to kurczę, no mogę się z tego cieszyć, tak? No ale overall i tak jesteśmy na minus, dlatego, no jak mawiałem, do 3 razy sztuka, tworzymy oczywiście tą bitwę po raz 3. No i zobaczmy, czy tu się wydarzy jakiś cud. Pierwsze otwarcie. Pusto. 7,69 w ogóle kosztuje ta naklejka, więc no, jak na taką naklejkę, która, no, że tak powiem, jest jak, no właśnie, sól na moje rany, no to trochę sporo, jednak mimo wszystko rękawice się meldują, ile one kosztują? 2,600, czyli jest to, no, znikoma, że tak powiem, tutaj wartość, biorąc pod uwagę koszt całej tej bitwy, ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki przed nami. Pamiętajcie, że nadzieja umiera ostatnie, tak? Trzeba wierzyć do końca. Ja naprawdę szczerze wierzę, że dzisiaj uda mi się tego Lotusa zdobyć, tak? Sprzedajemy i złamamy schemat w tym momencie, bo daj tej skrzyni czwartą szansę, stary. Znasz osobę, która daje aż tyle szans jednej skrzyni co ja? No ja chyba taki nie znam. No ale zobaczmy, pierwsze otwarcie, no i klasycznie, kto by się spodziewał? Pusto! 7,69, naklejka, kolejne otwarcie. Znowu niestety nic tu nie będzie. Powiem tak, no mieliśmy ponad 20 koła, które udało mi się wygrać na poprzednim filmie. Jeżeli tą bitwę przegramy, no to zostanie mi niecałe 4 koła. Trzeba sobie powiedzieć, będzie to naprawdę bardzo, ale to bardzo słaby opening. No chyba, że tu się jednak zamelduje ten White Lotusik. No mam nadzieję, że tak się stanie w tej ostatniej skrzyni. No ale no macie też, że tak powiem, no tutaj realny obraz, że no nie zawsze musi oddawać, tak? To, że na poprzednim filmie siadło mi 20 koła, nie znaczy, że dzisiaj uda mi się Lotusa trafić, tak? 92 zł, no tak na pocieszenie bym powiedział. Stało mi 4 koła, czy ja chcę jeszcze raz ryzykować tę skrzynkę, która robi mnie w bambuko? Zróbmy po prostu coś takiego, 3 skrzynki, 3% i 1%. Czy to się może udać? Wydaje mi się, że odpowiedź jest dość, że tak powiem, tutaj prosta do przewidzenia, ale zobaczmy. Mam nadzieję, że moje tutaj, że tak powiem, błaganie przez cały film o tego skina w końcu, że tak powiem, przyniesie upragnione żniwa. I zobaczmy, czy tutaj się coś wydarzy. W tej ostatniej skrzyni, gdzie na tego Lotusa jest 1%. No niestety, nic się nie wydarzy. Dziękuję za oglądanie.